Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pastę z rzodkwi. Mam tutaj jedną obraną rzodkiew, 10 deko sera żółtego, 2 łyżki majonezu i dzisiaj rzodkiew z serem zaczniemy robotę. Przepraszam za hałas, ale jest to szybszy sposób wykonania. Należy zawartość wybrać, połączymy z majonezem, posolimy i będziemy mieli pastę z rzodkwi gotową. Tu już mamy ładnie, szybciutko startę. Można składniki sobie zwiększyć, jeżeli ktoś lubi, jeżeli jest więcej domowników. Okruszamy solą i pieprzem. Ja lubię pieprz, więc daję więcej. I dodajemy majonez. I naszą pastę dokładnie należy mieszać. Świetnie spakuje z pieczywem pełnoziarnistym. Szybciutka, smaczna w wykonaniu pasta z rzodkwi. Można sobie też zeczeć na jeszcze drobniejszym, ale ja lubię taką pastę chrupiącą i ona w moim przekonaniu jest świetna. I oto pasta z rzodkwi.